Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i postanowiłem w końcu zrobić prawo jazdy na motor. No, zapytasz mnie zapewnie, dlaczego na stare lata robię to prawko? I odpowiedź jest prosta. W sumie motocykle interesowały mnie od dawna. Jeździłem parę razy sam, gdzieś po bocznych drogach, bez wymaganych dokumentów. Parę razy jako tak zwany plecaczek, najczęściej z moim siostrzeńcem. Jednak nigdy nie miałem takiego powera, takiego wewnętrznego przekonania, aby zrobić wymagany przez państwo polskie kurs. No, natomiast ktoś mi kiedyś powiedział, że jazda samochodem jest w sumie dla faceta, no jest w sumie dla jego ciała, dla jego dowartościowania. Natomiast jazda motocyklem jest dla jego duszy, czyli zasadnicza różnica. Tutaj blacha, tutaj, że tak powiem, jakieś wrażenia wewnętrzne. No ale tak pomijając te wzniosłe słowa, wydaje mi się, że może być po prostu fajnie. Kiedyś jako dziecko jeździłem wiele lat motorowerem Rometem, Komarkiem. Dawało to młodzieńcowi sporo adrenaliny. Natomiast teraz taki trochę starszy pan, siwiutki, prawda, daje mi to jakąś taką możliwość, daje nadzieję na możliwość powrotu do mojej młodzieńczej pasji. No oczywiście taka ryzykowna jazda nie jest już mi w głowie, no, mam zdecydowanie firmę, rodzinę na utrzymaniu, dawcą organów nie mam być zamiaru. No ale bądźmy szczerzy, kto wie, czy przez ten kurs, przez tą jazdę na motorze nie ubędzie mi tych parę latek. No, w końcu będę musiał ruszyć ten swój stary tyłek sprzed komputera, czy sprzed Facebooka, sprzed telewizora, przypomnieć sobie jak się jeździ, kupić jakiś motor. No pewnie do tego dojdą jakieś gadżety, ciuchy, kaski, diabeł wie co. No ale tak na samym końcu, no mam nadzieję zacząć jakoś aktywnie spędzać czas. Czy uda mi się to prawko zrobić szybko? Wierz mi, naprawdę nie wiem. Śledzę temat od paru miesięcy, czy od paru lat nawet. Ostatnie zmiany przepisów znacznie utrudniły mi zdanie egzaminu i dotyczy to zarówno teorii, jak i praktyki. No jednak w tym moim takim dziwnym życiu, jak już się na coś zaparłem, jak się na coś uparłem, z reguły ten swój wymarzony cel osiągnąłem. Natomiast pewnego dnia jedna z wrocławskich szkół jazdy o takiej wdzięcznej nazwie Euforia zaproponowała mi właśnie zrobienie tego kursu na motocykl. Miałem chwilę wahania, wiadomo, dużo obowiązków służbowych, nadzór nad firmą, rodzina, mało czasu. No ale tak w końcu przyszła wiosna. Przyszła ta w końcu po długiej zimie wiosna 2013 i zdecydowałem się podjąć to wyzwanie. W sumie nie jest ważny dla mnie sam ten dokument, prawda? Ważniejsza jest dla mnie podróż, ta droga, którą będę musiał odbyć, aby po prostu go uzyskać. No, chcę też udowodnić, że facet koło 50, jak to mówią, głowa siwieje, coś tam szaleje. Facet koło 50 jest w stanie spełnić swoje marzenia, jakiekolwiek one by nie były. W moim przypadku jest to kurs na motocykl, w twoim może jakieś inne. Postęp technologii umożliwia, czy umożliwi mi dokumentację moich wysiłków. No, chcę tutaj przy okazji kupotomności, prawda, nakręcić kilka filmów na YouTubie z całego mojego kursu, tak od A do Z, od samej koncepcji, no to jest ten film. Do pójścia do Wydziału Komunikacji, do zapisania się do szkoły, no i tam zrobienia kursu i egzaminu, czyli od A do Z i to niezależnie od tego, jak mi będzie szło. No, w końcu nie chcę, żeby moje błędy się zmarnowały, mogą się komuś przydać, na moich błędach się warto, być może komuś będzie pouczyć, a nie wyciągać pieniążki z własnej kieszeni na błędy swoje. Natomiast jeżeli ty jesteś jakąś osobą z pasją, podobną do mnie, chcesz rozpocząć kurs, no ale się wahasz, siedzisz tak w rozkroku, stoisz w rozkroku, no koniecznie skomentuj to wideo pod spodem. Szczególnie mnie interesują, jakie są twoje te ukryte motywy, te takie, które cię budzą po nocach, że chcesz tego prawka, że śni ci się to prawko na motor. Dlaczego chcesz tego prawka na motor? No, nie wierzę, że jest to tylko chęć szpanu, prawda, czy jakiś adrenalin rush, takiego przypływu adrenaliny. Cóż, na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.
Oczywiście koniecznie zapisz się do mojego kanału, tutaj Lekarz Medycyny Pracy. Jak chcesz obejrzeć kolejne filmy z mojego kursu Bye Bye i kolejny materiał filmowy z mojego prawa jazdy na motocykl, na motor już niedługo.